Siemano widzowie, dzień dobry. Witam na moim kanale, kanał Leksiu. Pierwszy odcinek, drugi odcinek na tym kanale, pierwszy to była piosenka. Mam nadzieję, że wam się podobała, dajcie znać w komentarzu, czy wam siadła, czy nie. Mi osobiście bardzo siedzi. Dzisiaj robimy dwie rzeczy, które bardzo lubię robić. Po pierwsze robienie bitów i po drugie gotowanie i będziemy je łączyć. Musi się przytuszyć. Będziemy robić obiad i będziemy nagrywać dźwięki z tego obiadu i te dźwięki potem wsadzimy do mojego programu do robienia muzyki, poprzerabiamy je trochę i zrobimy z nich piosenkę. Można właśnie wziąć ziemniaka i można nim walnąć o stół i to będzie stopa. Myślisz, że git? Chyba git. Dobra. Właśnie, bo nie powiedziałem wam, co robimy. Robimy kotlety mielone ziemniaczkami pire oraz ogórkami małosolnymi, które mój tata zrobił. Wasz tata robi ogórki małosolne? Nie wydaje mi się. Dobra, co jeszcze potrzeba? Mięso mielone, bułka tarta. Tylko trzeba to do jakiegoś pojemnika przełożyć i zrobimy z tego shaker. Cebulę. Cebulką. Do mielonych. Masełko, żeby zrobić pire z ziemniaków. Możemy pokruszyć te i zrobić taki jakby vinyl scratch, nie? Taki dźwięk z winyla. Jeszcze nie wiadomo co z masłem. Z mlekiem coś zrobimy. No to fajnie. I tak zawsze ja dodaję trochę cukru do pire, żeby podbiło smak. Pro tip dla was. O, a może nie, bo mi nie płacą. Bo to nie będę pokazywał. Jak chcecie, call me. Zaczniemy od obierania ziemniaków. To jest zadanie mojej partnerki, Kinga, zapraszam cię. Poznajcie ją, nie wiem czy ją widzieliście ją na vlogu. Nie wiem czy jeszcze ten vlog wyszedł. Z czego zrobimy snera, czyli werbel. Patrzcie tu. Jeszcze raz. To chyba nie będzie dobry sner. To może być też kick. Zobaczymy, który będzie lepszy. Kickiem nazywamy to, co się stopą naciska. Taki niski dźwięk po prostu, który daje dużo rytmu. Muszę coś wymyślić na werbel. Jak macie perkusję, to zawsze to właśnie to musimy zrobić. To nie wiem czy na przykład możemy zrobić coś takiego. O! Chyba, że o deskę, czekaj. No to nieźle. Nie zrobię. Muszę się garnek nie ciągnąć. No, dobra, czekaj, może o deskę. O! I to jest snare. Może zlerujemy z tym. Zrobimy tak. I wydaje mi się, że będzie git. Poszatkuję cebulę. Może przy cebuli coś tego wyjdzie. Fajnego, jakiś fajny dźwięk. I teraz pro tip, widzowie. Jak dobrze szatkować cebulę. Najłatwiejsze krojenie cebuli, odkrajamy tą dupkę, nie tą z korzeniem, tylko tą górną. Na pół. I mamy dwie połówki. O wiele lepiej się wtedy obiera z tych skórek. Umiecie obierać skórkę, widzowie. To był żart po prostu. Proszę mnie nie osądzać, wcale nie jestem z bokiem. Jeżeli chcecie poszatkować cebulkę bardzo drobno, to jest jeden sposób, który jest dla mnie zawsze używam, jest niezawodny. Pamiętajcie, żeby nie odkroić tej dupki z korzeniem. To jest bardzo ważne. I robicie tak. Nie do końca, pamiętajcie, nie do końca, żeby ona się dalej trzymała za tą dupkę właśnie, ta cebula. I teraz szatkujemy w poprzek. To jest jeden z najprostszych trików kuchennych. Nie używajcie takiej techniki jak ja. Zazwyczaj się robi coś takiego, że się tak opiera palce i się tak jak szatkuje. Dla mnie to jest niewygodne. Ja sobie powoli wszystko szatkuję, nie potrzebuję się spieszyć tak jak kucharze w kuchniach po prostu zawodowych. No i widzicie, patrzcie jaka piękna kosteczka, idealna do kotletów. To spróbujemy, widzowie, żeby to był hi-hat. To daje... Tak? Jak, to daje brzmi, tak? A brzmi jak hi-hat? Nie, ale jak czekaj. FX fajnie. Teraz widzowie, coś, co się nauczyłem w Szwecji, co się w Polsce nie robi za bardzo, to jest zrobienie papki z bułki tartej. Chociaż może też w Polsce ktoś to robi, ale nie wiedziałem. Wszyscy tak robią. Serio? Tak się no, robi? Dużo ludzi robi, no. Nie wiem, czy w Polsce konkretnie. Nie wydaje się. A, no to jak jesteś taki master, to przepraszam. Ja bym chciał do Masterchefa, weźcie mnie do Masterchefa. Do kogo się mam odezwać? Skontaktujcie się z moim menedżerem. Jest gitara? Gitara. Nie mam mleko bez laktozy, ponieważ mam srakę. Po prostu zesrałem się w gacie. Codziennie? Bez wyjątku. Nie będę tutaj udawał bohatera. Pamiętajcie, żeby nie za dużo tego mleka dolać do tej bułki tartej. Po prostu się tak dzieje. To właśnie... Jak to brzmi? Tu właśnie chodzi o zmian. Skórki z cebuli. Ważne, widzowie, co robić z cebulką, jak się ją pokroi. Posolić ją, żeby fajna się stała mięciutka. Posolić i tak ją trochę pomultać, żeby po prostu usunąć ją na wodę i ona będzie miękka. To wam pewnie wasze babci mówiły, bo mi też to ostatnio babcia powiedziała, a nie wiedziałem o takim czymś. Wziąłem ostatnio taką oto miskę. Wziąłem łyżkę i zrobiłem tak. A nie, tak nie. A może w niej była woda wtedy? Troszkę wody było.
kurde, nie? Jak taki westside'owy... Są... Nieważne. W GTA San Andreas w czołówce było takie... Weź z różnymi ilościami wody, wiadomo, że... O, właśnie, dobra, dobra, czekaj. Ja doleję troszkę więcej. Ej, tu można melodię na tym zrobić. Czekaj. No. Sorry. O pół tonu. Czekaj. O pół tonu idealnie schodzi. Teraz musimy zejść na... To jest chyba już maksymalny, co dzieje na dół. A jeszcze zrobimy taki FX wody. I dawaj jeszcze przy tym, przy zlewie. I weź odkręć też to. To będzie biały szum. A to czekaj, zrobimy dłuższy sampler. Wróciliśmy po przerwie, jednak otworzymy puszkę. Zobaczymy, może będzie fajny efekt na początek bitu. I teraz przelejemy do szklaneczki z lodem. Fajny ASMR, podobał wam się? To jest Razer na maksa. Proszę, bo to dla operatora, żeby się nie odwodnił, proszę bardzo. Nie odwodnił. A, mieliśmy cebulkę przysmażyć. Trzeba wlać olejku. Może to jeszcze, spadanie korka na ziemię. O, to jest snare. Mhm. Może jak wypadnie, to będzie fajny kick też. To nie działa. Dobra, trzeba teraz dodać jajeczko. A jak zgniotę ten, skorupkę od jajka? Łooo, to było zajebiste. Jak się sprawdza temperatura oleju, czy jest ok? Bierzemy coś drewnianego. Jak się zaczyna robić bąbelki, to znaczy, że jest dobre. Z tej strony się robią, patrzcie tu. Ale jeszcze troszeczkę, powinno być więcej bólu. Operator wymyślił, że akordy, czyli coś, musi być długi, stały dźwięk, co się nie dało zrobić z miską, bo to był dość krótki dźwięk, można zrobić na kieliszkach. Brzydki. Ten jest dość wysoki. Zobaczcie teraz ten. Nie? Nie chcę cię martwić. O, chyba że po prostu... Stuknąć się. Okej, okay, tu mamy jeden dźwięk. No jeszcze wezmę łyżeczką. Dobra, i teraz ten. Wiecie, cebulkę się zagrzała, trzeba tylko wrzucić. Znaczy, olej się zagrzał. Lekko ją trzeba zeszklić, żeby nie była zbyt twarda. Jak się cebulka zaczyna już powoli robić brązowa, to wtedy ją ściągamy. Żeby ona była mięciutka, ale żeby nie była spalona, nie? Co w tym czasie ja mogę? Mogę się napić drineczka po prostu, znaczy kolki. Proszę, bo to dla operatora, żeby się nie odwodnił, proszę bardzo. Nawadniajcie się latem, pamiętajcie. Ale najlepiej wodą. Nie kolorą. Znaczy nie takim napojem czarnym. Nie gara, watch out for the advertisement. Jeszcze wiesz co, jakby to robił... Pieprzem i solą też to będzie fajny dźwięk. Dobra. A już będzie git. Teraz możemy ją przesypać tutaj. Tylko może najpierw jej dam troszkę wystygmę, żeby nam nie ścięła jajka. Dobra. Jak to brzmi? Średnio. Może inny? Container po prostu. Kiedyś więcej. Dźwięki tego zrobienia no dobra, niech to tam. Długo tarta blat. Czekajcie, zrobimy miejsce, żeby się nie rozwało. Tak? Jak byk. Mamy hi-hety. Jeszcze open hat by się przydało. Czyli hi-hat otwarty. Jakieś takie szurnięcie, takie sz, nie? Może nożem mu o... Spoko to brzmi? No, bardzo spoko brzmi. Już cebulka się ostudziła, nie zetnie nam jajka. Co jeszcze trzeba dodać? Bułkę tartą, jajko, cebulka. Niektórzy dają czosnek, ale zamiast. A, było. Jedna ząbek może dać. Sol ten pepa. Sol ten pepa, no właśnie. No i też inne jeszcze jakieś przyprawy, nie? Tak. Majerane się najebiam. Wszyscy zawsze mówią, widzowie, że nie powinno się używać takiej praski.
do czosnku. Nikt nigdy nie mówi dlaczego. I wszyscy mówią mince your garlic, czyli żeby poszatkować garlic, a znaczy czosnek, a nie używać takiej praski, tylko nie wiem dlaczego tak się robi. Ty. Bo ona jest niehigieniczna, bo jej się nie da umyć. Ja słyszałem takie argumenty. Tak? Czasami zostaje taki layer takiej skórki. Bardziej mi się wydaje, że to chodzi o to, że czosnek się jakoś dziwnie, że z niego soki wylatują. Mince to jest przecież właśnie przez praskę, mince. Ale oni zawsze wszyscy tną. Wszyscy to nie jest mince, wtedy. Mince your garlic. Oni najpierw szatkują, a potem minsują nożem na desce. To o to chodzi. Jeżeli widzowie wiecie, dlaczego niektórzy tak mówią, żeby tego nie używać, to napiszcie mi proszę w komentarzu, bo ja jestem bardzo ciekawy. A rzeczywiście to jest trochę... A, na środku, dobra. No i... Trzeba, nie jest fajnie dźwięk. Bierzemy rączkę i mieszamy. Jeżeli chcecie, widzowie, to najlepsze z tych dźwięków, które dzisiaj nagramy, wrzucimy w paczkę i tą paczkę będziecie mogli sobie powinąć. Albo może ją oddam za darmo, zobaczymy jeszcze. Ale myślę, że takie paczki z tych odcinków mogą być ciekawe, żeby je albo sprzedawać, albo właśnie dawać wam za darmo. Żebyście sobie też mogli robić. I zachęcam was też, żebyście eksperymentowali po prostu. Jak macie mikrofon, nawet mikrofon z iPhone'a wystarcza, żeby nagrać sobie różne fajne dźwięki i potem je używać do swoich piosenek, żeby sobie samemu nagrywać sample, a nie działać. Z Androida też się da, no. Dobra, mięsko jest wymieszane, chyba będzie dobre kino, nie? Ale to w ogóle cebulą nie pachnie. Ja tam jest jedna cebula. No, ale jest usmażona, on tego nie pachnie, wiesz? Zajebisty. Tak? No. I teraz pieprz. Pieprz, 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 pieprz. Odbyt, odbyt, odbyt. Czy wyznacie YouTube'a? Bydzie. O, fuj, ale bryza na kolanie. Ale fajny masz. Fajec, skąd taki masz? A, właśnie my taki zrobiliśmy z tatą. Spices, żeśmy wyfrezowali tutaj. Całą skrzyneczkę zrobiliśmy sami razem. Tutaj, takie rączki żeśmy przykręcili. I tutaj wypaliłem wszystkie od A do D, E do H. Alfabetycznie wszystko jest poukładane, nigdy nie trzeba szukać milion lat przypraw. Daj trochę słodkiej papryki. Mamy paprykę wędzoną nawet. Ale wędzona ma za intensywny smak. A tu troszkę możemy dać, żeby był fajny wędzony smak. As you please. Dobrze. Dobra, majeranek do sobie. Majeranek do... Tak. To dla mnie brzmi trochę dziwacznie. Do tego krzani? Tak. Jak tak? Tymianku dodamy. Jedna chwilę. Nie, to jest za mocno trochę, taką czupineczkę, tak. I cukier waniliowy jeszcze do tego. To jest zabawne, ponieważ cukier waniliowy się nie daje tego. Tak, jest bardzo to jest bardzo śmieszne, bo nie istnieje takie coś. Ziemniaki, a miałem posolić? Tak, musisz, bo ja przesolę, ja albo już za mało. Ja już je wstawię. Dziękuję ci bardzo, kochany. Widzicie? Jestem kochany, a nie zboczony. Ktoś sobie powiedział zboczony człowiek. Czekaj, może to będzie klap. Wiesz jeszcze jaki dźwięk mógłbyś zrobić? Mokrym palcem przez talerz na przykład. Z tego można zrobić skracze. Skracze. Nieźle. Nieźle po prostu. Dobra, zrobiliśmy obiadek. Nie jest to jakieś super imponujące. To zwykły obiad taki, po prostu są ziemniaki, pire, kotlet mielony, ogóreczki. Ale po prostu zobaczcie, jaki mam kozacki. Ten, jak to się nazywa? Fartuszek. Fartuszek. Śmieszny, mój tata dostał od kolegi po prostu. Z Januszem. Kurwa. I zaraz o tym obiadku zrobimy piosenkę. Dobrze, widzowie. Jestem już przed komputerem, zjedliśmy obiad. Będę teraz wycinał, po prostu już wycięłem kilka. Pokażę wam, jak się to robi. Będę wycinał te dźwięki, któreśmy nagrali. Czyli na przykład tutaj, jak widzicie, mamy stopę. Tutaj mamy werbel. Shakera. Shaker już rytmiczny. Mam jeszcze te fajne dźwięki, które żeśmy nagrali miską. No i biały szum. Wrócę do was, jak już będę miał wszystko wycięte. Dobra, widzowie, ja już zrobiłem paczuszkę. Jak widzicie tutaj po lewej stronie ponazywałem wszystko idealnie. Jeżeli chcecie, mogę wam taką paczkę wypuścić. To są nieobrobione dźwięki, po prostu nagrane, wycięte, ale jeżeli chcielibyście, no czemu nie, zawsze dobrze mieć jakieś ekstra sample. No i teraz myślę, że zaczniemy robić ten beat. Już poniekąd zacząłem, nie mogłem się powstrzymać, zanim zacząłem nagrywać. I zrobiłem kick z tego ziemniaka, zobaczcie. Fajny, kick wyszedł fajnie, jest taki mięsisty, jest dość mocny. Zastanawiam się, który, czy deskę? Deski jest jakby... Może jakby je na siebie nałożyć, właśnie fajnie brzmiał. O, ten już brzmi jak klap powoli.
Et dans la foule, je suis François. J'ai la papa pour me passer à côté de moi. Mamy już lekki groove. Fajnie, fajnie to bangla. Mamy rim. Jak macie werbel, to ten werbel ma wokół taką obręcz jakby. I w tą obręcz jak się uderzy pałeczką, to jest taki fajny dźwięk, co się nazywa rim. Ma też obręcz, to jest rim po angielsku. I teraz go troszkę uciąć ten tył. O, i już fajnie bangla. Hi-hecik. Teraz musimy obrobić jakoś tego hi-heta, żeby brzmiało rzeczywiście jak talerz. To już brzmi jak hi-hecik. Jego wrzucimy w mikser, bo trzeba go będzie wyjąć z niego ten dół. Wchodzimy w equalizer i wyjmujemy cały dół po prostu. Też można z niego wyciąć kilka takich niepotrzebnych frekwencji, które nadają mu dużo ciała, czego chcemy się pozbyć. Jak na przykład tutaj widzimy jest pik. I jego po prostu obcinamy. Słyszycie? Coraz bardziej to brzmi jak te cykacze trapowe. I zrobimy szybki patternik. O, obniżyliśmy jeszcze te rimy. I taki loopik. Dobrze, mamy już pierwszy groovik, pierwszy bicik. Zacznę się teraz bawić lekko melodią. A teraz już powoli będziemy robić melodię. Tylko muszę znaleźć sampler. Ja sobie pomajstruję z tym bitem, bo to nie jest, może nie jest dla was idealnie ciekawe takie siedzenie w FL-u. I wrócę do was po prostu, jak będę miał wszystko gotowe. Dobrze widzowie, mamy gotowy bicior. Zaraz wam pokażę, jak się prezentuje. Dużo też dodałem zwykłych sampli, bo to też nie da się takiego typowego bitu zrobić na samych takich nagranych folejach. To po prostu jest pomieszanie zwykłych sampli, tych sampli, co nagraliśmy, i zrobiliśmy taki oto bicior. No, i ogólnie bicik wygląda tak. Mamy oryginalny kick, ten co nagraliśmy. Do niego zlayerowałem po prostu zwykły kick z paczki, żeby dodało takiego puncha. Potem mamy nasze klapy, które nagraliśmy, i snary razem. Ale one też takiego puncha potrzebowały, więc dodaliśmy zwykły klap. Do tego dałem rimshota, którego nagraliśmy z korka od Oliwy. Do tego mamy hi-haty, które nagraliśmy sami. I zlayerowałem je ze zwykłymi hi-hatami, no, takimi trapowymi. Do tego wziąłem shaker, który nagraliśmy z rodzynków. Do tego jest potem melodia i bas. Znaczy taka melodia z tyłu, taka melodia na... którą graliśmy na filiżance, gdzie stłuchaliśmy dwie filiżanki obok siebie. Do tego bas. Przed ostatnim elementem jest oczywiście a cappella z Memphis Rap. Bardzo charakterystyczna dla tego stylu muzyki. No i ostatnim elementem jest zlayerowany uderzenie, co to było? A, uderzenie w tą miskę metalową razem z cowbellem. Jeżeli możecie sobie posłuchać osobno jeszcze. Tak brzmi sama miska. Teraz wszystko razem. No, bicik wygląda tak. Teraz bierzemy się za pisanie tekstu o kotlecie mielonym i o ziemniaczkach i ogórku. I nagramy na tym bicie krótki wers po prostu, także bierzemy się za to. Stay tuned. Robię obiad, nie gadaj, no bo pieprzę cię. Po obiedzie mam dżemkę, więc nie wpieprzę się. No bo widzowie, to jest taki zamysł, żeby to brzmiało jak takie funkowe,
wokale, więc to musi być na takim mega niskim wokalu. Robię obiad, nie gadaj, no bo pieprzę cię. Dobra widzowie, widzimy się zaraz. My już mamy wszystko gotowe, nagraliśmy teledysk. Jak podoba wam się taki format, to możecie dać mi znać w komentarzu. Może na przykład jak będziemy robić jakieś majsterkowanie, też możemy nagrać dźwięki z majsterkowania, potem zrobić z tego piosenkę. Tak naprawdę z wszystkiego można zrobić, bo cały czas jakieś dźwięki są. Więc jeżeli wam się podoba, dajcie łapkę w górę. Zostawcie oczywiście subskrypcję. No i widzimy się po prostu w następnym filmie. A teraz leci teledysk.